Andrzej Wędrychowicz, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Pani zaapelowała, żebyśmy coś robili, żeby innym pomóc. Ci, którzy już coś potrafią, mówię cały czas o etyce, żeby się podzielili z innymi doświadczeniami. My to robimy. Założyliśmy portal i proszę o zapisanie tego adresu, bo warto zajrzeć. Nazywa się Etyka w Szkole, pisane razem.pl. I na tym portalu publikujemy materiały uzyskane na przykład od nauczycieli z pańskiej szkoły, symbolicznie, bo od pana akurat nie. Nauczycieli etyki, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i konkretnymi materiałami. Znaczy nieładnie, jak powiem, ściągami. Ściągami do prowadzenia lekcji. Drugie, co tam zamieszczamy, to są tłumaczenia materiałów wydawanych w Niemczech, a konkretnie w Berlinie. Materiałów do nauki etyki. I akurat będzie może niegrzecznie przypomnieć pani rzecznik, jak w wywiadzie do Polityki powiedziała, że nie wyobraża sobie, że można było tłumaczyć żywcem dosłownie materiały z niemieckiego czy francuskiego. To są naprawdę dobre materiały. I teraz pytanie. Pani w tym samym wywiadzie powiedziała, że nie widzi nic przeciwko temu, żeby etyki uczyli katecheci. Podtrzymuje to pani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, postaram się również odpowiedzieć razem z panelistami. Proszę uprzejmie. Ewa Snopek, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Ja mam pytanie do przedstawiciela resortu edukacji. Obecny zapis zawarty w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach w paragrafie bodajże trzecim stanowi, że w zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad podanych w paragrafie drugim. Czy tym samym nie oznacza to, że ten zapis umożliwia dyrektorom szkół inną możliwość, inne zasady organizowania zajęć etyki, niekoniecznie ograniczenia do liczby uczniów 7 czy 3. Czy nie oznacza to, że dyrektor szkoły ma możliwość zorganizowania zajęć etyki dla uczniów, dla 1, 2 lub 3 uczniów na terenie swojej szkoły, niekoniecznie tworząc zespół międzyszkolny? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o dalsze zgłoszenie. Wyczerpaliśmy państwa. Wobec tego będziemy udzielali głosu naszym panelistom, ale jeżeli pan pozwoli, to udzielę najpierw odpowiedzi za nim. Proszę państwa, tak jest. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w całości wziąć niemiecki lub francuski podręcznik, go w całości przetłumaczyć i żeby to był podręcznik w polskiej szkole, ponieważ może jest tu inaczej niż w przypadku nauk prawnych, ale prawo administracyjne niemieckie i polskie, to jest moja specjalność, przecież jest też bardzo podobne. Korzenie są naszego polskiego prawa administracyjnego ze względu na zabory austriackie. Instytucje są podobne, język jest podobny. Gdybym chciała wziąć podręcznik prawa administracyjnego, nawet tak świetnie jak Maurera, i uczyć według tego moich studentów, no nie bardzo się da. Więc ja po prostu nie wierzę, żeby takie żywcem implantacja była możliwa. Tu są pedagodzy, wiedzą lepiej, jak mnie przekonają, proszę bardzo. Oczywiście jako materiały pomocnicze, jako część, ależ proszę bardzo. Natomiast pytanie pani redaktor Polityki było takie, czy można po prostu żywcem wziąć i przetłumaczyć. Nie, uważam, że nie można. Jestem nauczycielem akademickim, co prawda, ale też nauczycielem i no chyba tutaj w gronie nauczycieli sobie powiemy, że to jest po prostu nieprawda, nie da się. A skutki będą marne. Rzeczywistość społeczna, problemy etyczne, przeszłość. Jeżeli pan sobie życzy, nie będę rozwijała, ale mam jeden malutki przykład. Jest prawo do oporu wpisane w niemieckiej konstytucji. Ponieważ niemieckie rozumienie państwa i przekonanie, co wolno państwu wobec obywatela, jest w niemieckiej tradycji państwowej tak silne, że żaden polski obywatel tego
my nie potrzebujemy w naszej konstytucji, bo powiedziałabym, instynktownym zachowaniem naszych obywateli jest realizowanie prawa oporu. Natomiast jeżeli by Niemcy nie mieli wpisanego prawa oporu do konstytucji, to były ogromne dyskusje do lat 90., czy wolno było zdezerterować z Wehrmachtu i czy te osoby nie powinny być odrzucane przez społeczeństwo również Niemiec demokratycznych. No i będzie to pan żywcem tłumaczył. Więc pod tym względem mam akurat, ze względu na niezłą znajomość tej rzeczywistości niemieckiej, jak mam nadzieję, mam po prostu silne przekonanie. A druga rzecz. Mogę pokazać materiały. No dobrze. Proszę państwa, ja nie kwestionuję, może nawet się da 60%, ale ja mam prawo do swojego poglądu. Nie wierzę, żeby 100%. Państwo wierzycie, że można 100% również czeskiego, słowackiego, nie chodzi o niemiecki podręcznik. Może szwedzki, czeski, słowacki. No kraje są inne, po prostu. To jest mój pierwszy. Ale również, no poza biologią, matematyką, ale i to podobno się troszkę inaczej uczy w różnych krajach. Ze względu na mentalność, na różne inne podejście. Ale ja mówię o przedmiotach humanistycznych. Drugie pytanie. Tak jest, no bardzo mi przykro, są prawa człowieka. Ja nie mogę zabronić osobie, która jest na przykład świeckim katechetą, skończy studia podyplomowe, ma uprawnienia do uczenia etyki. No tutaj dyrektor Wróblewski mi pomoże. Czy my możemy mu zabronić startowania w konkursie na nauczyciela etyki? Można wprowadzić prawnie rozdział, ale ja tu nie bardzo widzę. Nauczanie etyki przez taką osobę jest bezprawne. No więc proszę spróbować, wywołam do głosu pana dyrektora Wróblewskiego, jeżeli panelista zechce mi udowodnić, jak państwo mi powiecie, że to jest bezprawne, jestem otwarta na argumentację, proszę bardzo, ja się dam przekonać, jeżeli to się da, ale na razie mam takie przekonanie, że to jest sytuacja. I równocześnie chcę powiedzieć, ponieważ nie doczekałam się w dyskusji zdań na ten temat, chciałam też powiedzieć o swoich propozycjach i poprosić panelistów, żeby się do nich ustosunkowali. Proszę państwa, jesteśmy gotowi po konsultacji z moimi współpracownikami w Biurze Rzecznika umieścić na naszej stronie powiedzmy 10 przykładowych lekcji etyki. Jeżeli są małe szkoły, małe miejscowości, jeżeli ktoś nie skorzysta z tego portalu, a poza tym wyobrażam sobie, że możemy umieścić wypowiedzi wybitnych Polaków, którzy mogą mówić, czym dla nich są wartości etyczne, w sposób, który by się nadawał do uczenia etyki, systemu wartości. Mamy przecież, nie wiem, Kawalerwarda Orła Białego, mamy wielkie autorytety moralne naszego kraju. Również po to, żeby pokazać całą paletę i różnorodność postaw etycznych, światopoglądowych i żeby te osoby mogły się wypowiedzieć w sposób, który by fachowy nauczyciel etyki był w stanie wkomponować w materiał lekcji. Chętnie takie lekcje umieścimy na naszej stronie. Chciałabym też zapytać resort. No cały czas nie usłyszałam, no i co ze szkołami wiejskimi? Chciałam zapytać, czy jest taka możliwość, czy państwo w ogóle pracujecie nad tym, żeby wprowadzić nauczanie na odległość, żeby była w dzisiejszych czasach, jeżeli komputery są już w szkołach, jeżeli są powoli czytniki tekstów, które nie kosztują tyle, jeżeli już naprawdę jest gdzieś daleko i dziecko nie może dojeżdżać 50 kilometrów, do najbliższego miejsca, gdzie byłby międzyszkolny zespół uczenia etyki. To czy nie można w dzisiejszych czasach, skoro w innych krajach jest to możliwe, wprowadzić nauczania na odległość interaktywnego? Wtedy wymagałoby to, żeby w tym województwie lekcje etyki były o tej samej godzinie, ponieważ nie może być, czy powiedzmy w powiecie, czy myślicie państwo takim rodzajem, czy samorząd mógłby się do tego włączyć, żeby dziecko, które chce chodzić na etykę, żeby miało, i to może być wtedy wybitny specjalista, bo resort mi odpowie, że nie ma pieniędzy na nauczanie etyki. W takim zakresie, bez bariery liczbowej, jeden etat w każdej szkole, niezależnie od tego, czy ktoś chce, czy nie chce. No ja już widzę tutaj, prawda, parlament, resort, komisję budżetową. Ale gdyby wprowadzić dla małych miejscowości i dla wsi system uczenia na odległość, ale nie telewizyjne lekcje, tylko normalny, interaktywny. Czy państwo pracujecie, czy coś będzie w tej sprawie? Dla mnie byłoby to wyjście.
Możemy rozmawiać o tym, jak być powinno w przyszłości. Proszę bardzo. Dla mnie to było zaskoczeniem. Muszę powiedzieć, że akurat grono, że tu chodziłoby bardziej o filozofię, a nie o tego. To dzisiaj jest dla mnie nowa, zupełnie nowe spojrzenie, nowy element tej debaty, z którym się nie zetknęłam wcześniej. Bo te materiały Fundacji Helsińskiej oczywiście znam i jesteśmy, też analizujemy u nas. Ale tu jest moje pytanie. Czy dyrektor Wróblewski jeszcze króciutko? Krótko, raczej oczywiście wolałbym to przeanalizować dłużej, ale jasne, on już taki wywołany jest, do głosu. Państwa. Jak patrzę na tą tablicę i widzę księdza profesora Tischnera, który jest podany jako etyka, nie wzbudza niczyich emocji, to wydaje mi się, że mówiąc krótko, osoba, czy to ksiądz, czy, bo dalej można zapytać, czy osoba wierząca powinna uczyć może etyki, ale w tym przypadku myślę, że jest w stanie odpowiedzialnie. Ja w przepisach prawnych nie znajduję w tym momencie jakichś przeciwwskazań ku temu. Oczywiście można debatować, czy z punktu widzenia formacji duchowej, formacji intelektualnej jest to rozwiązanie właściwe i najlepsze. Ale to jest dyskusja, która nie jest, bym powiedział, nie jest to pytanie do prawnika, tylko bardziej do pedagoga, prawda? Czy do filozofa. Mając przed oczami właśnie postać księdza profesora Tischnera, raczej ja osobiście przychylałbym się do twierdzącej odpowiedzi, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, bym powiedział, wątpliwości pozaprawne wiążące się z tą kwestią, ale to są wątpliwości bardziej pozaprawne. Ja myślę, że to jest pewne nieporozumienie, czy można. No oczywiście, że nikt nie ma do księdza Tischnera żadnych wątpliwości tutaj, jako że figuruje jako etyk. To nie o to chodzi. Ja myślę, że pytanie dotyczy tego, czy ta sama osoba w tej samej szkole może uczyć religii i etyki. I to jest problem. A nie to, że jakaś osoba, która kiedyś uczyła religii, gdzieś w jakimś miejscu będzie uczyć etyki. I to jest problem, bo to jest rzeczywiście, zmienia wtedy ten dziwny układ między religią a tu się mogę zgodzić, że tu mogą być konflikty. Natomiast tu pytanie postawione było otwarte, czy można zabronić księdzu uczenia, czy tam katechecie uczenia? No to proszę nam prawnie wykazać, zaraz będzie rundka, to może zaczniemy od pana profesora. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja wrócę do tego problemu. Ja już w tej chwili będę skrajnie pragmatyczny. Sytuacja jest zła i będzie można przewidywać, że będzie wyglądać następująco. Etyka będzie się w szkole upowszechniać. W większości szkół etyki będą legalnie uczyć osoby kończące kursy etyki organizowane przez uczelnie katolickie. Wobec tego polska młodzież nie będzie miała ucieczki od indoktrynacji katolickiej. To jest celem Kościoła. Taka sytuacja będzie. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Możemy możemy zablokować możliwość przynajmniej części potencjalnych nauczycieli etyki wyłącznie w formacji katolickiej, mianowicie zastrzegając prawnie, że nauczycielem etyki z powodów prawnych i moralnych nie może być osoba na gruncie prawa zależna od związku wyznaniowego czy kościoła. W przypadku prawa kanonicznego osoby zarówno świeckie, jak zatrudnienie jako katecheci oraz tym bardziej osoby duchowne popadają w stan zależności na gruncie prawa kanonicznego, który uniemożliwia im dochowanie warunku etycznego i prawnego niezbędnego do nauczania etyki. Warunek etyczny jest następujący. Jeśli chcę nauczać etyki, tym samym obiecuję, że jestem osobą wolnego sądu. Jestem osobą wolną, niezobowiązaną instytucjonalnie, prawnie do wykazywania wyższości jednego poglądu, na przykład etycznego, nad innym. Wszystkie osoby, które są duchowne bądź są zatrudniane za pośrednictwem Kościoła i są pod kontrolą Kościoła, jakiegokolwiek Kościoła, są prawnie zobowiązane do zachowania stronniczości. Nie są wolne. Są zobowiązane do nauczania wyższości etyki katolickiej nad każdą inną. To jest ich prawne zobowiązanie. Więc warunek moralny jest niedochowany. Warunek moralny, który usprawnia osobę do nauczania religii. A więc z powodów moralnych jest wykluczone, żeby ksiądz uczył czy katecheta religii w szkole. Teraz jak to wygląda od strony prawnej? Od strony prawnej jest również wykluczone, ponieważ o ile ten warunek niezależności sądu, wolności jest warunkiem etycznym, to jest on jednocześnie warunkiem prawnym, wynikającym z genezy prawa, które ustanowiło alternatywę między religią i etyką. Jest taka kategoria prawna jak intencja ustawodawcy. Nie ma żadnych wątpliwości, że intencją ustawodawcy w tym zakresie było to, że osoby, które posyłają dzieci na lekcje etyki raczej niż na lekcje religii, mogą to robić w warunkach,
woli uniknięcia indoktrynacji katolickiej, uniknięcia uczenia ich dzieci o wyższości przekonań etycznych katolickich nad innymi. Taka jest intencja ustawodawcy. Teraz jeżeli w wykonaniu tej ustawy dziecko nie miałoby możliwości skorzystania z tej możliwości, aby nie być indoktrynowane w kierunku etyki katolickiej, to oznaczałoby sprzeniewierzenie się tej intencji ustawodawcy, która jest w tym wypadku oczywista. Jest ogromne zagrożenie skandalem, jakim byłoby uniemożliwienie rodzicom i dzieciom uniknięcia indoktrynacji etyką katolicką, która zresztą bardzo niszowa, bardzo wąska, bardzo anachroniczna, ale to już jest inna sprawa. I nie znam etyka ani jednego dosłownie na świecie, który nie byłby związany z instytucjami katolickimi, który byłby jej wyznawcą. Tak, niszowość jest tutaj taka, można powiedzieć, stuprocentowa. Także to jest argumentacja prawna bardzo poważna, ale przeważa argument etyczny. Nikt, kto podejmuje się nauczania etyki, a jednocześnie zobowiązał się prawnie do stronniczości, nie ma moralnych kwalifikacji do nauczania etyki. Tutaj kto by próbował argumentować przeciwko temu, no to życzę powodzenia. Proszę Państwa, jedyna rzecz, którą dzisiaj możemy zrobić tu i teraz, to jest zablokować te zakusy na to, aby katecheci mogli uczyć etyki. I bardzo zwracam się z wielką, gorącą prośbą do pani minister, żeby pomogła w tej sprawie. I jednocześnie zwracam się, odwołując się do wypowiedzi nieobecnej już tutaj pani prezes Otwartej Rzeczpospolitej, o interwencję w sprawie straszliwego skandalu, jakim jest brutalna indoktrynacja religijna prowadzona w przedszkolu. Ja to znam z własnego doświadczenia. Pisałem o tym także w Gazecie Wyborczej. Dzieci 4-letnie są brutalnie zmuszane do uczestnictwa w religii, do lekcjach religii, następnie do chrztu tym samym, bo to jedno z drugim się wiąże. Jeśli dziecko miałoby nie chodzić na te zajęcia, zostanie poddane jedynej znanej w przedszkolu karze. Zostanie za rękę wyprowadzone do innej sali. Rodzice nie mają żadnej szansy wytłumaczyć tego dziecku. Nie ma żadnej wątpliwości, że Kościół doskonale sobie zdaje sprawę, że jest to przymus i że jest to perfidne, niegodne na gruncie każdej etyki, nawet tak archaicznej jak etyka katolicka. Proszę panią minister o to, żeby chronić choćby te 4-5-letnie dzieci, już nie mówię o ich rodziców, ale te dzieci przed takim pohańbieniem i zgnębieniem, które wynika z przymusu uczestnictwa w bałamutnych skądinąd i mających poziom poniżej w ogóle wszelkiej krytyki lekcjach religii. Dziękuję bardzo, chociaż może tam bałamutne pohambienie. Szanujmy jakby poglądy strony przeciwnej. Tak, bardzo proszę. Ja tylko chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie pani minister tutaj mówiła o tych lekcjach interaktywnych i materiałach interaktywnych. Ja myślę, że tak, to na pewno może pomóc. Natomiast żeby była to metoda uczenia etyki, absolutnie według mnie nie. Wydaje mi się, że jednak szkoła to jest relacja uczeń-mistrz. Przez internat chyba tego się nie da zrobić. To jest kwestia przekazywania wiedzy, egzekwowania suchej wiedzy, natomiast nie uczenia dialogu, dyskusji, wymiany poglądów bezpośredniej. Ja mówię, to nie jest złe, to może być, ale to na pewno nie zastąpi. Ja nie potrafię w tej chwili dać odpowiedzi, co zrobić. Nie wiem, to przepraszam, jestem za głupi, biję się w piersi, posypuję głowę popiołem, nie wiem. Wydaje mi się, tak jak powiedziałem, że jeśli wprowadzono obowiązkowe zajęcia w szkole z różnych przedmiotów, których nauczyciele muszą spełniać pewne tutaj kryteria i dyrektor nie może zatrudnić nauczycieli, którzy nie mają kompetencji, kwalifikacji, to gdyby wprowadzić jako obowiązkowy przedmiot etykę czy filozofię, ten dyrektor będzie musiał zatrudnić wykwalifikowanych ludzi. A te przedmioty, tak jak, nie wiem, PO czy inne, są także nauczane w szkołach, nazwijmy to, wiejskich. I tam jest kadra, prawda? Dziękuję bardzo. Zaraz oddam, jeszcze były reakcje z sali, ad vocem, tak? Bardzo proszę, czy jeszcze jest jakieś szybkie ad vocem i potem druga część panelu i będziemy kończyć. Bardzo proszę. Panie profesorze, uwielbiam pana słuchać, bo pan zawsze dobitnie potrafi nazwać problem, ale wydaje się, że tu chodzi o systemowe rozwiązanie nauki etyki. A musiałem się stanąć w obronie i pan profesor dobrze wie, że
ojciec Andrzej Kłoczowski jest wybitnym dominikaninem, wybitnym filozofem i gdybym na egzaminie z filozofii religii udowadniał ojcu Kłoczowskiemu wyższość religii katolickiej nad inną, to dostałbym pałę, a nie dostałem. Więc pan profesor dobrze wie, że to zależy od człowieka. Natomiast to tylko w obronie nauczycieli. Natomiast chodzi o systemowe rozwiązanie, aby ksiądz od 8 do 9 nie uczył katechezy, a od 9 do 10 nie szedł uczyć etyki. I chyba tu jest problem. Natomiast są wybitni kapłani, którzy w sposób dobry potrafią nauczyć, przekazać wiedzę na temat innych religii i na innych systemów etycznych. Dziękuję bardzo. Może nie wchodźmy już głębiej w tą debatę, ale dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo proszę. Ja chciałem może tak właśnie troszkę to uspokoić. Otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest taka uwaga ogólna. Wychowanie w szkole, ono się odbywa zawsze w bardzo określonym układzie, że tak powiem. I ja myślę sobie, że my tak naprawdę prawem nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić. Ja się zgadzam z tym, że trzeba tworzyć takie warunki, żeby było jak najmniej powodów do różnego typu nadużyć. Natomiast zawsze człowiek pozostaje człowiekiem, to znaczy ten konkretny nauczyciel tego czy innego przedmiotu. I od tego, jaki on jest, zależy, czy będzie w stosunku do dzieci, młodych ludzi zachowywać się w taki lub inny sposób. I dokładnie to samo dotyczy tego drugiego przykładu. No, z całym szacunkiem, ale Tischnerów czy Kłoczowskich jest u nas pewna, myślę, policzalna, niezbyt duża liczba. I też na tym, myślę, nie należy niczego budować, prawda? Natomiast oczywiście budować trzeba jakieś tam sądy na podstawie no, takiego oglądu maksymalnie dużego. I tu rzeczywiście ja się zgadzam, że te refleksje nie są szczególnie optymistyczne, zwłaszcza, że jesteśmy w tej chwili no, w trakcie kolejnego sporu, prawda? I tutaj jakby widać, że ten poziom rzeczywiście zaczyna sięgać dna, jeśli chodzi o różnego typu argumentacje, a ta dyscyplina jest szalenie wrażliwa. Ja chciałem przypomnieć, posłużę się, będę cytować, bo nie mam tego w głowie do końca. Nauczyciela religii, i to jest myślę problem, i to można zmieniać, bo to jest bardzo konkretne. Zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub właściwe władze zwierzchnie kościołów i związków wyznaniowych. Cofnięcie skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania w danym przedszkolu lub szkole. I dalej. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie tamtego w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej. To jest jedyny tego typu przypadek, w którym kwalifikacje są w taki sposób określane. W moim przekonaniu jest to, co prawda w porozumieniu z ministrem jest napisane, no ale jakby wydaje się, że to powinno być określone inaczej i wtedy nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, w której uczy przedmiotu ktoś, kto nie ma ukończonych kierunkowych studiów z przygotowaniem pedagogicznym. No pewnie można by jeszcze jakoś określić, nie wiem, poziom tego wykształcenia i tak dalej. Jeśli chodzi o programy, nauczanie odbywa się na podstawie religii, odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków i przedstawionych ministrowi edukacji narodowej do wiadomości. Prawda? Nauczanie etyki odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji. To są, no ja cytuję tutaj zapisy prawa, także to po prostu w moim przekonaniu należy zmienić. Do tego dochodzi wątek kolejny jakby, mianowicie problemy, które ma, jak rozumiem, no tak, ale to akurat jest dokładnie sprawa prawna i ona wydaje się dosyć istotna. Mianowicie wtedy, kiedy mamy do czynienia z postępowaniami dyscyplinarnymi.
ponieważ pojawia się pytanie, przed kim właściwie powinien odpowiadać ów nauczyciel. Do jakiego stopnia orzeczenie komisji dyscyplinarnej na przykład zobowiązuje stosownego zwierzchnika kościoła, dowolnego kościoła, no, do tego, żeby cofnąć bądź nie cofać owego upoważnienia, prawda, owej misji. W moim przekonaniu, jeszcze jedną rzecz chciałem zacytować, nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły lub przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. No i tam dalej kurator, minister. No a do wizytowania lekcji religii upoważnieni są wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła katolickiego i władze zwierzchnie kościołów. Już. Komentarz. Ja nie chcę absolutnie... Uważam, że to się powinno zmienić. Jeśli uważamy, że coś się dzieje w publicznej szkole i jest w planie nauczania, czyli w siatce godzin, to powinno podlegać dokładnie takim samym rygorom, jak każdy inny przedmiot uczony w tej szkole. To jest teza, a nie tylko czytanie przepisów. Bardzo proszę. Bardzo proszę. I potem na końcu może poprosimy jeszcze te krótkie tezy memorandum. Już nie chciałbym przedłużać. To rozumiem, że po mnie jeszcze. Ja o kilku sprawach chciałbym powiedzieć. Jako nauczyciel filozofii, jako osoba upoważniona tutaj przez panią profesor Środę do jej reprezentowania, chcę postawić pytanie raczej retoryczne. Jeżeli państwo ma być świeckie, to chyba szkoła również powinna być świecka. Czy jest świecką szkoła, w której uczy się religii? Uczy się na dodatek, wieńcząc tę edukację oceną, wpisując tę ocenę na świadectwo do średniej. To jest problem do dyskusji. Niekoniecznie w tej chwili, ale wydaje mi się, że to jest pytanie istotne. Ksiądz profesor Tischner tutaj znalazł się na fotografii, jak sądzę, dlatego, że on sam o sobie mówił, że po pierwsze jestem człowiekiem, potem filozofem, potem, zdaje się, dodawał długo, długo nic, księdzem po trzecie. Więc on tutaj figuruje z racji swoich zasług na polu filozofii oczywiście. Ja chciałbym teraz już przyjmując punkt widzenia, perspektywy wyłącznie dyrektora szkoły, urzędnika w systemie oświaty, przychylić się do tego, co mówiła pani dyrektor Starczewska. Znaczy, zdecydowanie jestem za tym, podpisuję się pod tym postulatem i wydaje mi się, że to jest chyba proste. Znaczy, po prostu zrezygnujmy z obecności tego, tej rubryki religia, etyka na świadectwach. Dlaczegoż by nie? To chyba nie jest trudne. Zrezygnujmy, po drugie, to bym dodał od siebie, wpisywania do średniej, znaczy wliczania do średniej ocen religii i etyki. Myślę, że no po prostu jest to zupełnie zbyteczne. Nawet gdyby jakaś wizja dla mnie osobiście dziwna, musiałbym to osobno wyjaśnić, zdawania matury z religii miała być utrzymana, to w każdym razie zrezygnujmy z wystawiania ocen na świadectwie i z wpisywania tych ocen do średniej. Gdybym miał formułować jeszcze jakieś postulaty, to poza tym, o czym mówiłem, tym kryterium 7 osób, naprawdę sądzę, że warto z tego zrezygnować. Na pewno inaczej wyglądałoby to w małych szkołach wiejskich, ale w tej sprawie za chwilę powiem osobno, jak sobie to wyobrażam. W każdym razie to jest kryterium, które szalenie utrudnia i no jest jakąś dodatkową, zbyteczną przeszkodą formalną.
Na pewno stoją za tym jeszcze jakieś kwestie finansowe, ale myślę, że można by to rozwiązać. Mój główny postulat, ja od tego zacząłem i chciałbym na tym zakończyć wobec Ministerstwa Edukacji. To jest postulat, aby ministerstwo zechciało naprawdę serio potraktować obowiązujące przepisy i ten przedmiot etyka w szkole. Dopóki nie zrealizują się nasze marzenia o zmianie tego menu programowego obowiązującego w szkołach, dopóki nie pojawi się tam filozofia, dopóki będziemy działać w obrębie istniejących przepisów, to przynajmniej traktujmy serio te przepisy i przedmiot etyka. I na czym by to miało polegać? Po pierwsze, na tym jest jeden dobry przykład. Ośrodek Rozwoju Edukacji w tym roku ogłosił konkurs na programy nauczania etyki. To jest dobry przykład tego typu działań, których tutaj byśmy oczekiwali. Inna sfera, którą należałoby tutaj mieć na względzie, to są podręczniki dopuszczane do użytku. W tej chwili, ja dzisiaj zajrzałem, żeby się upewnić, są 3 podręczniki etyki. Profesor Środy, którego nie można, nie ma tego podręcznika po prostu, ona w tej chwili oddaje już za chwilę do druku nowy podręcznik, ale ten, który jest na liście dopuszczanych przez MEN, jest nieosiągalny, on nie istnieje od wielu lat. Nakład się wyczerpał, nakład wydawnictwa w SIP. Jest podręcznik księdza profesora Andrzeja Szostka i jest podręcznik dwóch autorów, Kołodziński, Kwapiszewski, wydawnictwa Operon. Nie wiem, dlaczego nie ma podręcznika, który w sytuacji, kiedy nie ma już dostępu do podręcznika pani profesor Środy i profesora Jacka Hołówki jest niewątpliwie najlepszy na rynku, to znaczy pana profesora Hartmana i pana profesora Woleńskiego. To z jakichś powodów umknęło uwadze ministerstwa. Pewnie są jakieś procedury formalne i być może nie zostały dopełnione, ale tutaj też aktywność ze strony ministerstwa jakaś chyba mogłaby mieć miejsce. Jakieś zainteresowanie tym, aby te podręczniki na liście się pojawiły. Jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, to zdaje się, że tutaj brak porozumienia, zresztą w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o etykę, ale w ogóle jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli we wszystkich możliwych dziedzinach. Nie ma porozumienia pomiędzy MEN-em a Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, bo to kształcenie odbywa się na poziomie szkolnictwa wyższego, wobec tego tutaj zwracanie się z apelem do pani minister Hall, żeby wsparła studia podyplomowe filozofii i etyki, jest jak gdyby źle adresowane. Należałoby panią Kudrycką tutaj, ewentualnie rektorów uczelni tym zainteresować, aczkolwiek niewątpliwie no, pani minister Hall byłaby najskuteczniejsza, gdyby zechciała w tej sprawie również do minister Kudryckiej wystąpić. I ostatnie to jest to, co mnie pani rzecznik pytała. Nie chcę na ten temat już długo się wypowiadać, bo nie mam dobrego pomysłu, ale jeśli chodzi o wieś, ja osobiście byłbym za tym. Tutaj rozdawano ulotki przed, leżały tam na stole Wszechnica, Fundacja Wspomagania Wsi i Kolegium Civitas proponują nauczanie internetowe. Ja w tej chwili dowiedziałem się o istnieniu takiej inicjatywy, takiego pomysłu. Wydaje mi się, że można o tym, a nawet trzeba o tym zacząć myśleć. Natomiast dopóki nie dotrzemy na wieś kanałami internetowymi, ja się zgadzam z profesorem Hartmanem. Filozofii powinien uczyć filozof. Etyka to jest dyscyplina filozoficzna, w związku z tym etyki powinni uczyć filozofowie. Ale skoro jesteśmy skazani na kompromisy, to wyobrażam sobie, że w szkołach wiejskich mogliby uczyć poloniści, czy historycy, czy ktokolwiek jeszcze, pod warunkiem, że skończą podyplomowe 2-letnie studia z dziedziny filozofii i etyki. I w Krakowie, i w Warszawie takie podyplomowe studia istnieją. Przypuszczam, że w innych miastach również. Oczywiście, że to nie rozwiąże problemu z dnia na dzień i nie doczekamy się
tutaj pełnej obsady w ciągu roku czy dwóch, ale to jest jakaś, już kończę, to jest jakaś, jak sądzę, właściwa droga na przyszłość, aczkolwiek wolałbym, żeby postulat profesora Hartmana i nie tylko jego, całego środowiska filozofów, żeby zastąpić, tak to dobrze rozumiem, zastąpić przedmiot etyka w szkole przedmiotem filozofia po prostu, ewentualnie w połączeniu z wiedzą o społeczeństwie. Bardzo dziękuję. Jeszcze na krótko do repliki, a potem pozwolę sobie 3 minuty podsumowania i będziemy kończyli nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Odpowiadam na te 2 głosy, w których byłem przywołany. Po pierwsze, bardzo jeszcze raz dziękuję za pochwałę podręcznika. Przekażę panu profesorowi Woleńskiemu. Miałem zaszczyt być recenzentem nowego podręcznika, pani profesor Środy. Już zapewniam, że nowy, dobry podręcznik się pokaże. Jeśli chodzi o nasz podręcznik, wydawca nie zdecydował się wystąpić do ministerstwa, bo nie wierzył, że ma jakąś szansę, ale jeśli by pan był tak łaskaw zachęcić wydawcę, żeby wysłał te dokumenty do ministerstwa, to może coś z tego będzie. Teraz do pańskiej wypowiedzi. Otóż miałem zaszczyt i przyjemność dobrze znać księdza Tischnera, a pani profesor również. I mogę sobie wyobrazić, że on tutaj za mną stoi i mówi do mnie, jak to on: Jasiu, dobrze godasz i no się nie denerwuj. On nigdy, jak go znam, nie zgodziłby się na to, żeby jako ksiądz pełnić funkcję nauczyciela etyki w szkole publicznej, w szkole katolickiej jak najbardziej, czy prywatnej, ale nie w szkole publicznej, z tych powodów, o których tutaj mówiłem. Oczywiście on nie żyje i nie można tego sprawdzić, ale no, na ile go znam, jego osobiście i pisma, tak to pewnie by było. Na zakończenie chciałbym, że tak powiem uroczyście, pani profesor, zaraz z podziękowaniem za zaproszenie tutaj wręczyć podpisany egzemplarz tego swojego memorandum. No i jeszcze kopię tego naszego listu, o którym tutaj mówiłem, oraz kopię swoich 2 artykułów na temat nauczania etyki w szkole, jakie popełniłem w ciągu ostatnich lat dla Gazety Wyborczej. Bardzo proszę i dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za przyjęcie zaproszenia i nie będę rościć sobie pretensji do podsumowania wszystkich wątków, które tu się znalazły. Chcę też powiedzieć, że tak jak dzisiejszą debatę, planuję odpowiednie spotkanie z panią minister Kudrycką dotyczącą, bo uważam to za wniosek z naszej debaty, rozszerzenia ewentualnych zachęt dla szkół wyższych w zakresie prowadzenia podyplomowych 2-letnich studiów w zakresie dla nauczycieli etyki. Było tu wiele ciekawych nowych wątków również dla mnie. To, jak Państwo widzą tą problematykę, myślę, że i dla mnie, i dla moich współpracowników, którzy tu są obecni, będzie zresztą również tym pracownikom, wszystkim pracownikom merytorycznym Biura Rzecznika, którzy nie mogli dzisiaj ze względów, no nie, dalej trzeba ludzi przyjmować, skargi załatwiać, w sądzie występować, więc jeszcze przynajmniej 5-6 osób bym chciała, żeby tu było, ale otrzymają pełny zapis naszego dzisiejszego spotkania. Chcę powiedzieć jako prawnik, równocześnie członek Komisji Konstytucyjnej, powiedzieć, że to jest tak. To byłoby interesujące, gdyby Trybunał rzeczywiście rozstrzygał, czy było wolą ustawodawcy, bo to jest taki nowy argument, to dzisiaj było zupełnie nowe. Natomiast muszę jako prawnik powiedzieć, że oczywiste to nie jest. Znaczy powoływanie się na intencje ustawodawcy jest tym metapoziomem argumentacji, który może być przez Trybunał czy przez sąd uwzględniony czy podzielony, ale wymaga daleko posuniętej interpretacji. Więc takie stosowanie wprost, ponieważ wprost nie wynika to z zapisu, a tam, gdzie to może wpłynąć na prawa lub obowiązki obywateli, że potem przyjdzie ktoś konkretny i powie, a ja na tej podstawie, że wy spekulujecie o woli ustawodawcy, to mi zabroniono uczyć etyki, to będziemy potem mieli konkretne sprawy. Gdyby natomiast Trybunał rozstrzygnął, że to jest niepołączalność, bo taka była wola ustawodawcy, to byłaby inna sytuacja. Więc takie oczywiste to nie jest, to by wymagałoby interpretacji przez sądy. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Jestem przede wszystkim wdzięczna za atmosferę tej debaty, bo rozmawiamy o czymś, co budzi największe ostatnio emocje, a mieliśmy szansę rzeczowego posłuchania, wzbogacenia również mojej wiedzy w tym zakresie. Postaramy się, nie ukrywam, że mnie ta wszechnica zafascynowała jako sposób prowadzona przez Kolegium Civitas, które ma dobrą, myślę, według pana profesora również opinię naukową i byłoby w stanie się czymś takim odpowiedzialnie
posługiwać, bo na tym poziomie, co robimy już po to, żeby zrealizować prawo, jakkolwiek niedoskonałe, jakkolwiek poddawane krytyce, to jest już również państwa rola, rola społeczeństwa obywatelskiego, rola organizacji. Róbmy coś konkretnego, żeby to prawo dziecka do uczęszczania na etykę było realizowane. Odrębne, przyjęłam do wiadomości, znam zasługi pani Starczewskiej, więc to, że pani tak mocno akcentuje jednak konieczność rezygnacji z oceny, a przynajmniej do wliczania do średniej, jest dla mnie nowością, jest bardzo ciekawym podejściem. Będziemy to wszystko poddawali też analizie i za to dziękuję. Ale dziękuję też za dobre słowa pod adresem tutaj, jeżeli chodzi, jeżeli mogę powiedzieć o osobach przeze mnie bardzo ulubionych i darzonych, jest tu Maria Soska i jest ksiądz profesor Tischner, który jest dla nas taką, myślę, że nie tylko dla Krakowa, ale ja pamiętam o jego zasługach wiedeńskich, Instytut Badań nad Człowiekiem i o tym, co profesor Michalski kontynuuje. Być może właśnie jakieś studium podyplomowe imienia wielkich etyków, którzy tutaj się nam przejawiają, byłoby właściwe, przynajmniej tak, żeby było w każdym województwie jedna możliwość czy studium. I dostępność nauczycieli do tego kształcenia podyplomowego, do tej ścieżki pedagogicznej powinna być naszą wspólną troską. Bardzo Państwu dziękuję. To jest seria, to jest pierwsza z takich debat dotyczących najbardziej takich wrażliwych problemów społecznych. Chciałabym zapowiedzieć, że rozważamy taką debatę dotyczącą bilingów, dziennikarzy, uprawnień służb z zakresu tajemnicy, bo to też budzi ogromne emocje i też chciałabym, żeby przebiegło w tak rzeczowej atmosferze jak tutaj. Dziękuję bardzo.